Hej, witajcie. Po raz kolejny w My Research. Kontynuujemy naszą zabawę. Okay. Masz pod nosem podgląd całego miasta, Faith. Cholera! Chyba zabrali Kate na dach. Już leci śmigłowiec. Musisz się pospieszyć. Co to ch... Dobra. Miller? Mamy dwóch nieprzyjemnych gości, z którymi walka to tak naprawdę samobójstwo. Sobie jej oszczędzę. Ile jest koleś? Wszędzie są ludzie. Jakieś wielkie serwery ma. No kurczę, ja myślałem, że to jest super. To poczekam, aż mi się troszeczkę zregeneruje zdrowie. To jest koleś. Któremu się nigdy... O, ten jest w miarę samotny. Może udałoby się gościa. Pacyfikowe, dobra, udało się. Teraz po kolei. Jeden. Nie chcę za bardzo się wysuwać, żeby mnie tutaj ktoś nie rozstrzelił po plecach. Skąd, skąd? Jakieś... Dobra, koniec amunicji. Bierzemy drugi. Jest. Leży. A idziemy tam. Po tych skutkach. To weźmiemy sobie. A nie ten. Ten. Taki duży, duży. Pewnie ma sporo amunicji. Gdzie mam się tutaj dostać? Tam są czerwone drzwi. Ho, ho, ho. Niezniszczalne szyby, dobra. Au. Nie tak. Nie da rady tego kurczę zniszczyć. No to kombinujemy po raz kolejny, co tutaj możemy zrobić. Wszędzie już byłem. To jest taka jedyna droga. To jest klawiaturka na ścianie. Jest kamerka. Druga. Która obserwuje moje poczynania. Dewastacja w zasadzie. Może da się to tworzyć w jakiś sposób. Dobra, zobaczymy co tutaj między serwerami. Nic ciekawego. I Alt przestał mnie kierować. W żadną stronę nie wskazuje już. Czyli muszę się tym zająć na własną rękę. Tutaj nie wyjdę. I gdzieś po drodze widziałem ten znacznik, że gdzieś jest torba niedaleko, ale już zgubiłem go. Te wszystkie serwery mają takie czerwone punkciki. Szlak to szlak do tego. O. Nie, drogi tam nie widzę za bardzo. Tyle otworny telewizor, klawiatura, kamery. No, gdzie jestem? Tutaj się drzwi za mną pewnie zamknęły. Tak. Dobra, wracam do was, coś wymyślę. Okej, okay, z powrotem. Wystarczyło zniszczyć w każdym z tych takich przedziałów, bo są takie cztery, w których znajdowały się serwery, po jednym serwerze, aby otworzyć te drzwi tutaj kuloodporne. I już po problemie. Przed nami spadek klatek. Ale z powrotem się to jakoś unormowało. Siap.
drutem kolczastym na górze. W budynku. Coś nowego. No ale to może to są bardzo jakieś ważne rzeczy. I... Przerywnik filmowy. Witaj, Faith. Sizzle? Ale no przecież... tak, podejście typowe. Cóż, dokładnie dlatego mogłem. Kto ma ciebie na smyczy? Powiedzmy, że wiem, kto jest grubszą rybą. Callahan. Dlaczego my jesteśmy niegroźni? Na wojnie najpierw należy przełamać linie komunikacyjne, ustrzelić posłańców. Bez połpa i bez sprinterów wasi klienci zostaną odcięci od siebie i to miasto wyczyści ostatnich opór pornych. Więc to dopiero początek. Wolę uważać to za koniec. Choć udało ci się wyjaśnić brakujące elementy sprawy upadku połpa. Dlatego wciąż żyjesz. Nie można przeżyć całego życia na krawędzi! Prędzej czy później trzeba skoczyć! I w taki oto sposób kończy się Mirror's Edge. Kończy się też nasza seria. Tak więc niedługo myślę, że przejdziemy do następnych projektów, że tak powiem. A mam jeszcze kilka pomysłów. Mam nadzieję, że cała seria wam się podobała. No i cóż mogę rzec. To by było na tyle. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i oglądania. No i ewentualnie do przeczekania napisów końcowych. Do zobaczenia. Cześć.
są oskarżona o morderstwo była policjantka Kate Connors i jej siostra Faith Connors. Chociaż zakres i dokładna przyczyna uszkodzeń nie są jeszcze znane, nasuwa się wiele niepokojących pytań, w tym kwestia roli tzw. sprinterów w destabilizacji miasta. Po tym zdarzeniu miejscowa firma ochrony Pirandello Kruger wesprze CPF w patrolowaniu miasta i działaniach operacyjnych. PK i ratusz polecają, by tymczasowo unikać rozmów przez telefony komórkowe i wysyłania e-maili, póki nie zostaną wdrożone dodatkowe środki bezpieczeństwa. Chwilowo obie usługi nie są bezpieczne. Miejsce przebywania podejrzanych jest w tej chwili nieznane.